zaproszony, aby wam tłumaczyć trochę apostolat Azji, gdzie po prostu w tej chwili jestem od dwóch lat i parę miesięcy. Znowu tutaj widzimy te różne zdjęcia, które będą przewijane. Będzie napisane, co to jest, ja tylko opowiem, bo jeśli patrzę za dużo na te rzeczy, po prostu zgubię się, bo jest tak dużo do powiedzenia, że stracę od razu mój koncept. To tym razem nie będę nawet oglądać, co tam jest, tylko wiecie, to tam gdzieś tam w Azji coś tam robię, okej? Okay? Więc jesteśmy w Azji, obecnie, przepraszam, obecnie działają w Azji razem 18 kapłanów władztwa. 11 jest w Filipinach i 7 wreszcie w Indiach, Sri Lance i w Singapurze. Singapur to jest siedziba, jest bardzo malutki przyorat, najmniejsza siedziba dystryktu, jakiegoś przełożonego dystryktu w całym świecie. Z tego powodu, że Singapur jest strasznie drogie miasto i zostało tylko dlatego wybrane, ponieważ jest samym centrum i połączenia po prostu z całą Azją są bardzo, bardzo korzystne i nie ma innej możliwości, że tak powiem, kontaktu z tymi ludźmi. Najważniejszy apostolat w Azji, teraz aby trochę mówić o różnych miejscach, to są Filipiny, gdzie po prostu mamy piękny kościół Matki Bożej Zwycięskiej, albo Matki Bożej Różańcowej, gdzie mamy w niedzielę około 1000 wiernych w Manili. I w Filipinach działają tych 11 kapłanów. I Filipiny są szczególnie po prostu pod znakiem Maryjnym. Filipiny były i zawsze są królestwem Matki Bożej Różańca, od Różańca Świętego, królowej Różańca Świętego. I z tego powodu Filipińczycy w wielkiej większości są jeszcze katolikami. W tym da się trochę to porównać z Polską. I to jest jedyny kraj w Azji, który w większości jest katolickim. I to właściwie z dobrych właściwie źródeł, albo dobrego misjonarzowania z Hiszpanów, hiszpańskich misjonarzy już w XVII wieku. A Filipiny właściwie mają taką szczególną cechę, że tam mamy bardzo dużo kaplic. Największe kaplice znajdują się na południu, w wyspie Mindanao. Ta wyspa Mindanao to jest wyspa, gdzie jest dużo muzułmanów też i dużo komunistów. To są ludzie, którzy działają jako guerillas i po prostu chcą ciągle po prostu zakłócić pokój państwowy przez nieustanne napaści. I ta wyspa, wielka wyspa Mindanao, tam mamy właściwie przyjąć świętego Józefa. Tam działają trzy kapłani, jeden nazywa się przyjąć, że Tim Pfeiffer. I ci kapłani po prostu mają tutaj ogromny apostolat. Mają do dyspozycji całą armię legionistów Marii, Legion Marii właściwie tam bardzo działa. I od kiedy zaczęło właściwie Rycerstwo Niepokalane, jak tutaj widzicie, to wszyscy są wszyscy. To jest ksiądz Tim Pfeiffer na tym zdjęciu, który robi katechezę dla tych dzieci, to robi cały czas. I ksiądz Tim Pfeiffer założył tam ze mną Rycerstwo Niepokalane, kiedy tam pojechałem. I teraz w Filipinach jest około już 3500 rycerzy niepokalanej, po prostu, które wstąpili do rycerstwa. Ksiądz Tim Pfeiffer jest bardzo, bardzo zaangażowany w rozpropagowaniu czci Matki Bożej Fatimskiej i MI. On po prostu to działa i ma bardzo dobry kontakt z wojskiem, jak tu widzicie. I wojsko po prostu zaprasza tych księży, aby poświęcili swoje jednostki, szczególnie w tych niebezpiecznych miejscach, właściwie niepokalanej. I ksiądz Tim Pfeiffer jest takim przyjacielem tych wszystkich kapłanów, kapelanów wojskowych, gdzie właściwie oni pomagają. Wojsko pomaga też po prostu w tej działalności misyjnej, która zawsze się po prostu wiąże, tutaj widzicie cały czas wojsko, z dobrowolnymi, że tak powiem, lekarzami, którzy prowadzą bardzo szeroką misję, po prostu medical mission, misję dla ciała, dla ratunku ciała,
I to wszystko to jest pani, zobaczcie tutaj, są paniane. To są nasze urządzenia po prostu na zęby. A? Tak jest. No. I ta, to była pani tutaj szczęśliwa, że ma taką robotę, biedne ząbki. Więc to są takie działania misyjne, jak tam wygląda. Mamy tam 8 kaplic. Poświęciłem kaplicę tam, gdzie ta misja medytyczna działa cały rok, w mieście General Santos. I tam mieliśmy kaplicę, na przykład kiedy przyjechałem, to była takim, może powiedzieć, takim garażu. Było około miejsca dla 60 osób. Tak trochę jak tutaj. Natomiast budowali tam kościółek i na poświęcenie po prostu w tym kościółku miałem zaszczyt właściwie mieć 800 ludzi. 800 ludzi, 800 wiernych, teraz około 400 wiernych tam jest co niedzielę. Więc tutaj widać po prostu ten rozwój. Tam mamy kaplicę, gdzie kapłani odprawiają regularnie co niedzielę mszę świętą. Wyobraźcie sobie, co się tam dzieje, jeśli jeden kapłan ma 3 mszy święte w niedzielę, rano o 7:00, potem samochód albo autobus do następnej kaplicy, tam mszę święta o 11:00 i wieczorem jeszcze jedna. A jeśli masz 400 osób, to masz normalnie około 3 godziny albo 2 godziny spowiedzi przed i po mszy świętej. I tak kapłan po prostu, że tak powiem, wyniści się i to co niedzielę i każdy z tych kapłanów. 8 kaplic. A 19 albo już 20 misji. Co jest misja? Misja to jest właściwie ten kościółek, który poświęciłem, jeszcze nie gotowe, gdzie tam 800 ludzi tam było. To jest katecheza, to nie jest to samo. W każdym razie, tam te misje wyglądają tak, John Tim Pfeiffer ma około 100 osób, 100 katechetów. I katecheci po Czech właściwie zajmują się jedną misją. To jest wioska, to jest małe miasteczko, to jest właściwie miejsce, gdzie po prostu są ludzie zainteresowani. I ci mają regularnie, co po prostu dwa dni mają, albo co 3 dni mają katechezę. I ta katecheci przygotują dzieci, wiernych ludzi do sakramentu małżeństwa i katechizują dorosłych i dzieci i liczba tych ludzi wzrasta. Co 2 miesiące w ciągu tygodnia przyjdzie misjonarz, kapłan, i udziela sakramenty. Chrztu, 6 święty, naraz około 20 albo 10 małżeństw, prawda, i tak dalej. To jest po prostu wszystko tak bardzo seryjne. Idzie od misji do misji. I tak właściwie uświęcamy tych ludzi i z tego powodu w samym Mindanao mamy około już 3000 wiernych i to liczba wzrasta po prostu, że tak mówiłem, astronomicznie. Tak samo po prostu w wszystkich innych miejscach jest jedna wyspa Leyte, tam, gdzie ongoś był ten straszny tajfun, który niszczył po prostu całe największe miasto Tacloban. I tam mamy kapłan, zaczynał z jedną kaplicą, teraz on jeden kapłan tam jest, co 2 tygodnie tam jeszcze i obchodzi 5 kaplic w ciągu jednego weekendu, jak się mówi, albo końcu tygodnia, jak ksiądz Wesołek mnie poucza, tego nie wolno powiedzieć, weekend w obecności jego, więc i tam a właściwie ja tam byłem i rok później w tych 5 miejscach, na przykład rok wcześniej ksiądz biskup de Galareta miał 190 wierzmowań. 190 wierzmowań w tej wyspie. Ksiądz biskup de Tisse de Malare teraz we wrześniu, dokładnie rok później miał 180 a innych po prostu wierzmowań. Więc tutaj też te kaplice powiększają się i cały czas więcej, dlatego wszyscy chcą po prostu budować kościoły i tak dalej. I te kościoły budują swoimi własnymi środkami, aby to takie bambusowe właściwie kościoły, gdzie po prostu mają dach nad głową, co naprawdę wystarczy, bo tam jest dosyć ciepło. Tylko abyście widzieli, tutaj jesteśmy już w Indiach w tym zdjęciu, więc o tym mówiłem później. Najważniejsze po prostu w Filipinach, o którym razu powiedzieć, to są te wielkie manifestacje, albo te wielkie, że tak powiem, działania Rycerstwa Niepokalanej. Od kiedy Rycerstwo Niepokalanej tam działa, apostolat w Filipinach bardzo się zmieniło. Zwykli wierni, którzy byli normalnie po prostu tak tymi, tylko takimi pasywnymi odbiorcami,
przyszli na mszę, przez to, że zostali, że tak powiem, porwani, że tak powiem, przez Matkę Najświętszą. I teraz, co się dzieje? Ty jesteś tutaj, masz medalik? Tak, tak. Masz medalik na niebieskim sznurku. Tak robią, tak jest. Więc jesteś, jestem rycerzem niepokalanym. A, wonderful, bardzo pięknie. A więc, co robisz dalej? No dobrze, chodź, teraz robimy procesję. Ty po prostu od tego miejsca do tego nosisz po prostu figurę Matki Bożej. Chcesz? O, tak, 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 tak. A potem, w dalszym ciągu, tutaj masz medaliki cudowne i te właściwie rozprowadzasz. I tu masz jakiś folderek. Robisz to? Tak, tak, oczywiście. I w tym momencie, kiedy zachęcamy tych ludzi, jesteś rycerzem, po prostu obowiązkowo, rób coś. I tak po prostu w ciągu takiego krótkiego czasu ludzie sami sobie mobilizują. Jeden bierze do drugiego, sąsiedzi, do tej pory byliśmy zakłóceni. Natomiast teraz ty jesteś rycerzem, ja jestem rycerzem, musimy się dogadać, nie? A? Mimo tego, że ty jesteś z innego plemiona i tak naprawdę nie lubię cię, ale no, jesteśmy rycerzami, więc razem działamy. Niesamowite rzeczy po prostu tu się dzieje z powodu połączenia wiernych, które po prostu wcześniej patrzyli na sobie jak byk na czerwoną plachtę, a między czasem po prostu dogadają się, no z takim zrozumieniem, ale dogadają się w celu po prostu pomagania, niepokalania, aby ratować duszę. Jak to się raduje duszy? Robi się to przede wszystkim przez te akcje. Akcje związują się z procesją. Procesja to jest właściwie Filipina absolutnie po prostu na co dzień, powiedzmy, na każde święto robi się procesja. Piękne po prostu Matka Boża figura na jakimś wózku z kwiatami bez końca i ten wózek jest prowadzony przez szlachetnych panów, którzy przechodzą po prostu przez to miejsce. I wtedy po prostu oni, ludzie rozstawają ulotki, medaliki i tak dalej. Zatrzymują się i taki katecheta, zgromadzi się po prostu taka grupka ludzi i zaczyna im tłumaczyć, co to jest. I potem kończy się 5-6 minut, krótka katecheza i po prostu ci ludzie sensacyjnie teraz odmawiamy jedną czerzonkę. Odmawiają jedną czerzonkę, wszyscy tam ludzie, którzy zgromadzili się, niektórzy odchodzą, niektórzy protestanci mówią, ale jednak ogólnie biorąc, po prostu ma to swój właściwy osiągnięty cel. Chciałbym już powiedzieć, karawana idzie dalej, że wózek z Matką Bożą idzie dalej i wtedy po prostu niektórzy ci ludzie idą z nami. I procesja się powiększy się. Tak na początku wsi albo miasteczka to było może 10 osób, a na końcu jest 100 albo jeszcze więcej. Więc w ten sposób właściwie zgromadzi zawsze wokół Matki Bożej właśnie taka grupa ludzi. Na końcu, jeśli ktoś chce więcej, na przykład nałożenie szkaplerza kamilańskiego, to będzie zapłacony. Słuchaj, za 2 tygodnie będziemy tu żyć znowu i kapłan będzie. Będziesz mógł po prostu otrzymać kaplerz. Kaplerz kamilański. Tutaj masz ulotkę, folder, uczy się na pamięć. Jeśli znasz pytania, odpowiedzi, możesz przejść, dostaniesz. I w ten sposób właściwie robi się właściwie ten apostolat przez Matkę Bożą, poznając znowu ci ludzie, które moderniści w Filipinach jest okropne. Filipiny były pierwsze, które odpowiadali na straszna amoris laetitia, uwalniając po prostu komunię dla rozwiedzonych. Dokładnie tydzień albo 3 dni po tej strasznej po prostu pseudoencyklice. I to jest po prostu bardzo korumpowany kler. Ale ludzie po prostu takie, mają jeszcze takie, tak jak w Polsce zresztą, po prostu duży taki jakiś grunt, jakieś serce. I to właściwie odpowiada, na to odpowiadają nasze działania Maryjne. I przez Marię do Jezusa, przez Marię prowadzimy ich najpierw do takich zasadniczych praktyk, jak modlitwa, różańca, różaniec, akty strzelisty, potem do przyjęcia skaplerza jako widzialny znak, potem do wstąpienia do milicji niepokalanej, to musi być więcej także ciebie, to wtedy mamy ich nazwisko, wtedy zapraszamy ich na to spotkanie, kiedy tu będą i normalnie są. Ci ludzie po prostu potem, jeśli zaangażowali się na coś, to wtedy ktoś przyjdzie. I w ten sposób potem poznają
punkt po punkcie katolicki, tradycyjny katechizm i jak to ugorowanie tego wszystkiego jest w czasie na chrześcijaństwo. To jest piękny apostolat Filipina, oczywiście przede wszystkim dzięki katechetom, które poświęcają ich cały wolny czas, pracują ojcowie, matki, rodziny, wolny czas poświęcają po prostu temu apostolatowi. Niektórzy katecheci, czasem są to ludzie, którzy mają pewne możliwości, mają większy dom, to właściwie używają ich dom. Skoro jest trochę taki bardziej po prostu gościnny, są trochę bardziej bogaci, pracują, mają trochę więcej pieniędzy, to oni za te pieniądze, które mają więcej od nich, zamawiają materiały i w ich dom staje się po prostu ta misja. To są większość misji, to są domy właściwie naszych wiernych, które po prostu udostępniają właściwie na takie działanie i sami po prostu mieszkańcy tego domu są katechetami. To jest niesamowite piękny apostolat. I koronowanie tego apostolatu, czy tak powiem na przygotowanie roku 2017 jest Mary's Mission Tour. Matka Najświętsza robi swoją misję. Więc ksiądz Tim Pfeiffer pytałem, Boże księdza, kto z nas dwóch jest większym wariatem? Ty czy ja? I think that you are the biggest one. Więc piękne, bo Tim Pfeiffer to jest właściwie misjonarz, który jeśli nie może, to kłada się spać po prostu w środku ulicy i śpi. To jest taki misjonarz, prawda? Niesamowity. I ten ksiądz po prostu wymyślił z drugim księdzem, który jest odpowiedzialny za nasze powołania braci w nowicjacie w środkowej części Filipin, ksiądz Staniec. I oni wymyślili sobie, robimy taką szczególną po prostu pieśń pielgrzymkę. Zaczynamy w święto Chrystusa Króla, to znaczy dwa tygodnie temu i kończymy 2 lipca. I przechodzimy pieszo przez całe Filipiny. 2000 kilometrów. I to zaczęło. I w ten sposób po prostu zaczęli w południowej kaplicy, tam w Mindanao, i przez to przechodzą przez całe Filipiny, aż do Manili i aż do północnej kaplicy w Baguio. Więc razem kaplicy, gdzie jest to regularna msza albo kościoły, mamy w Filipinach 28 i razem po prostu około 30, trudno powiedzieć, bo wyjeżdżają, że cały czas 40 takich misji, o których powiedziałem. I to jest na 11 kapłanów, którzy Boże bardzo. To jest niesamowite. Ja po prostu muszę powiedzieć, jestem pod wielkim wrażeniem takiej obliwości wszystkich kapłanów, którzy tam pracują i działają. I przede wszystkim tych wiernych. Cała ta armia tych katechetów, szlachetnych rycerzy niepokalanych, którzy poświęcają, tak jak powiedziałem, ich czas. Więc ta pielgrzymka ruszyła. To jest najnowsze wydanie. W takiej malutkiej miejscowości Marbel i wtedy przechodzili przez muzułmańskie tereny. I to są właściwie te miasta i wioski. I we wszystkich wioskach figura zatrzymuje się, katecheza, katecheci idą naprzód z wielkimi plakatami, pokazując objawienia Matki Bożej, takie trzymetrowe. I ludzie patrzą i wtedy przychodzi Matka Boża, w środkowym placu modlą się, wszyscy ludzie zgromadzają się. I wtedy po prostu ludzie dostaną katechezem, modlą się razem, czasem całą noc. I to jest oczywiście bardzo wszystko organizowane, nie tylko jedni ksiądz, to są te katecheci, które i ci, ta grupa, ta straż Matki Bożej, która cały czas jest wśród niej. I to wśród oni po prostu robią to na posłuch. W ciągu jednego tygodnia ksiądz Tim Pfeiffer rozdawał razem z innymi księżami, tak 2000 nałożył, 2000 szkaplerzy Matki Bożej Skóry Karmy i ponieważ nie jest to tak łatwo, i przyjął 80 nowych rycerzy w ciągu jednego tygodnia w tych wszystkich wioskach. I to jest właściwie wszystko rejestrowane, wszystko ogłoszone, adres, wszystko i oni muszą to dać i wtedy dostaną materiały, to wszystko jest bardzo dobrze organizowane. I wtedy, to pierwszą niedzielę potem, było wejście do tego General Santos. General Santos to jest właściwie to miejsce, gdzie poświęciłem ten kościółek. 800 ludzi tam było. I teraz co się stało? Na początku General Santos, dzień wcześniej, dzwonił jeden z naszych wiernych do burmistrza, do zastępczego burmistrza. General Santos jest miasto, tak jak może Tarnów,
około 150-200 tysięcy wiernych, nie wiem, wiernych, byłoby dobrze, 200 tysięcy ludzi i General Santos to jest trzecie miasto w Mindanao pod co do wielkości. Myślę, że 200 tysięcy ludzi tam mieszka, albo może więcej. I teraz ten zastępczy burmistrz, umysł jest protestantem, zastępczy burmistrz po prostu słyszał to i mówi, my przychodzimy. Zadzwonił do swojego kolegi, który jest pułkownikiem wojska, jednostki wojskowej, katolik, przychodzimy. Następnego dnia, kiedy przychodziła figura Matki Bożej z tym orszakiem po prostu naszych wiernych, na początku miasta 200 osób, około 100 po prostu w mundurach wojskowych, z pułkownikiem i zastępczy burmistrz po prostu z całą po prostu załogą właściwie swojego sztabu i tak dalej. Powitali Matkę Najświętszą, uroczysta procesja, która zaczęła było 200 osób, do środku miasta, do wielkiego placu, około 3 tysięcy i potem po prostu burmistrz zastępczy z pułkownikiem i ksiądz, wieczny ksiądz w tym środku, poświęci miasto niepokalanemu sercu Marii, burmistrz powtarza poświęcenie miasta, potem wszyscy do bazyliki, która po prostu jest pełna do końca, ksiądz tym po prostu weźmie mikrofon dany mu przez poboszcza, takiego monsignora, takiego prałata, poświęci Filipinie niepokalanemu sercu i ksiądz poboszcz, modernista zresztą, razem z burmistrzem i z pułkownikiem i z księdzem tym odnawiają poświęcenie Filipin niepokalanemu sercu. To jest pierwsza niedziela. Więc zobaczcie sobie, co to za rzecz będzie w przyszłości. Teraz po jednym tygodniu całe Filipiny już mówią o tym po prostu dziwnej pielgrzymce i właściwie to ma być nasz hołd Matce Bożej i nasze staranie, aby Matka Najświętsza została znowu poznana i kochana, tak jak ona zechce po prostu niepokalane serce, szczególnie Fatima. I środkowe po prostu pouczenie tych ludzi, tak jak mówię, zasadnicze katechezy, przede wszystkim katecheza o Matce Bożej i tłumaczysz Matka Boża Fatimska. Objawienia Matki Bożej Fatimskiej są o tyle bardzo wspaniale, ponieważ to jest katechizm. To możesz po prostu wziąć, jeśli czytasz tą książeczkę, zobaczysz, to możesz wziąć kilka słów Matki Bożej i możesz spokojnie, bez problemu robić zasadniczą katechizm o najważniejszych sprawach, prawdach wiary przez usta Matki Bożej albo przez usta Lucji albo innych dzieci. To jest niesamowite. I tam ksiądz z tym robił taki Fatima katechizm fatimski i w ten właściwie on to tylko tłumaczy. Matka Boża powiedziała, rozumiesz, czy jesteś dziecko Matki Bożej, tak, albo więc musisz to przyjąć. Tak jest. I tyle. I to jest właściwie, żaden modernista może powiedzieć, że to jest nefemistyczne, to jest tradycjonalistyczne, to jest po prostu Matka Boża Fatimska i tyle. I Matka Boża Fatimska powiedziała i nie musi, nie mam nic do powiedzenia. Więc przez ten ruch, wszystko właściwie jest to objęte, całe Filipiny przez Matkę Najświętszą i w tym momencie po prostu co się dzieje. Kiedy figura już przeszła, to wszyscy ci katecheci otrzymali te adresy, miejsca, gdzie Matka Boża się zatrzymała. I pójdą znowu do tych miejsc, aby tych ludzi odnaleźć, dzwonią do nich, bo nawet w Filipinach każdy prawie ma swoją komórkę, nawet jeśli nie ma po prostu dach nad głową, ale komórkę ma. To jest po prostu straszne w tym świecie teraz, ale tak jest. Więc po prostu dzwoni do nich, my przychodzimy, a uwaga, staliście rycerzami niepokalanymi, musicie przyjść. I teraz już ksiądz z tymi napisał, bo pisał mi prawie codziennie, jak to tam wygląda, właściwie katecheci zgromadzili i liczba nie tylko jako się utrzymała, gdzie Matka Boża się pojawiła, ale oni mają taką kopię tej figury Matki Bożej wielkiej, taka mała, postawiają ją w środku, Matka Boża była wśród nas. Więc coraz więcej ludzi kupują, że teraz w ogóle Matki Bożej, w tej małej miejscowości, gdzie przeszła, gdzie wcześniej nic nie wiedział o tradycji. I tak właściwie zaczynamy to od ten apostola, który zapowiada, że naprawdę bardzo wielka łaska w Filipinach. Mogę też powiedzieć sobie coś o Milicji Immaculatej, o Cerstwie Niepokalanej. Jest to po prostu niesamowita łaska i też to można powiedzieć na całym świecie.
Filipina szczególnie widzimy po prostu wspaniałe nawrócenia, ale nie tylko. Teraz mówimy o Filipinach, więc tam jest być może jedna z największych upowań katolików tradycji. Najczęściej są to zwykli ludzie, którzy są po prostu, na początku byli zwykłymi po prostu katolikami, którzy są zostawieni przez kapłanów i którzy mają jeszcze ten dobry sens. I kiedy my przyjdziemy, to oni automatycznie dołączają do nas. Jest też tych ludzi ubogich, którzy czuli się opuszczeni przez Kościół, ale odnaleźli po prostu dobrych misjonarzy i dobrych katechetów. Dostaną od nas oczywiście też lekarstwa, do których nie mogą i w ten sposób według tradycyjnej metody misyjnej, gdzie zawsze te dawne misje zostały otwarte z taką opieką lekarską, to właściwie my kontynuujemy i dzięki temu dużo tych ludzi dołącza do nas. Ale oni są bardzo prosi, nie znają angielskiego, tylko ich gwar i tak dalej. Ale w Filipinach mamy też taką grupę tak naprawdę uniwersyteckich, że tak powiem, wyższych inteligencji, że tak powiem. Ci ludzie, którzy po prostu mają wpływ, mamy na przykład pani doktor, która jest właścicielem całego szpitalu dla dzieci. Mamy dużo lekarzy, mamy dużo prawników, mamy dużo ludzi, którzy pracują na uniwersytecie, są lekarzami, są nauczycielami i tak dalej. To Filipiny to wszystko pokazują. I mamy dosyć dużo ludzi, którzy są w wojsku. Dzięki temu, że właściwie wojsko jako stan, z tego powodu, że dużo tych ludzi umiera z powodu tych napaści komunistów albo tych starć z muzułmanami, i to ten Kościół po prostu ciągle tym ekumenizmem mi tam dogadają. Oni tego nie lubią. Są po prostu samotowani przez tych ludzi. Potrzebują duchowej pomocy. Nikt im nie da. I to jest jeden ten ksiądz z tym i jego kolega, ksiądz Chowa, który jest Filipińczykiem, który był proboszczem, tak jak nasz ksiądz do Sowesołek właściwie przyszedł właściwie z modernizmu do tradycji i ksiądz Chowa właściwie robi tą samą robotę. Właściwie razem z nami jest członkiem bractwa. To są właściwie działania naszego bractwa w Filipinach, gdzie jest nawet na pewno największy oddźwięk i największy rozwój. Myślę, że od 2 lat liczba wiernych, nie dzięki mnie, ale dzięki niepokonanej recesji niepokonanej podwoiła się spokojnie. Więc możemy powiedzieć, że około 10 tysięcy regularnych wiernych mamy i takich nieregularnych tyle razy. Inne kraje niestety, ale nie są katolickimi, dlatego tam apostolat jest wiele trudniejszy. Drugi w ważności liczbowej kraj, gdzie działamy, to są Indie i to są właściwie, to jest od naszej szkoły. W Filipinach mamy też szkołę, mamy 3 domy rekolekcyjne, i w Indiach mamy, tutaj widzisz, to jest nasza szkoła, tam mamy 2 zgromadzenia siostry, te właściwie te pocieszycielki. Te zgromadzenia są albo czynne, one zajmują się z sierotami, którzy po prostu przychodzą rodzice, albo mają niemożliwość ich karmienia, albo po prostu dziecko leży na ulicy i będzie zbierane przez jednego wiernego i znajduje się po prostu tam. Tutaj sierociniec jest związany po prostu z domem dla starszych. Tutaj ta siostra niepokalana, Immaculata, nie niepokalana, siostra Immaculata nazywa się przełożona, po prostu tak chciała, aby dzieci widzieli po prostu i opiekowali się starszymi osobami. To jest jedna taka babcia, która akurat właściwie umierała, ale była umierająca. Indie jest bardzo częściej apostolat, ponieważ wiara katolicka nie jest tam uznana, jest bardzo mała mniejszość i musimy tu bardzo uważać. To jest właściwie siostra, która jest przed przyjęciem habitu. Co roku mamy tam powołania właściwie z tego sierocińca i wierni są bardzo właściwie. Tutaj jest sierociniec i tutaj widzicie, jak jest białe twarze, to są volunteers, którzy 3 miesiące roku poświęcają, aby pomagać sierocińcu, a tak się w szkole. Szkoła nazywa się Veritas i po prostu mamy w Indiach 19 kaplic i jedna z najważniejszych jest Chennai,
I tutaj po prostu mieliśmy możliwość, pomóc tym. To jest ta kaplica świętego Antoniego, która została nam dana przez samego arcybiskupa, zapomniałem jak się nazywa, arcybiskupa z Chennai, który udostępnił nam właściwie tę kaplicę, gdzie mamy co niedzielę czy święto. Grupa wiernych jest mała, ponieważ po prostu jesteśmy ograniczeni z możliwościami, bo państwo nie chce, abyśmy nic nie nowali. Więc nie, na przykład zabronione są wszelkie procesje, wszelkie manifestacje zewnętrzne, z wyjątkiem takich aktów, że tak powiem, charytatywnych. Tutaj powodzianie z Chennai otrzymują po prostu darę od naszych wiernych. Ja tam mogłam być, dokładnie to było Boże Narodzenie, w takich warunkach żyją. I to wszystko było całkowicie pod wodą. Wszystko tu było mokre i ludzie stracili praktycznie wszystko. To są takie chaty, to wszystko tam jest mokre i tam moglibyśmy po prostu dużo pomóc, kiedy to było właściwie ta straszna powódź. I to oczywiście dzięki temu bractwo i nasza tradycja jest wśród tych ludzi znana i ci ludzie nie są z katolickiej tradycji, są katolicy, a czasem Hindusi. Wszystkim damy tutaj tą pomoc i oni są bardzo szczęśliwi. Wiedzieli, to jest ten ksiądz po prostu z braci Piusa, jak mówią, ksiądz braci Piusa. I więc tutaj slajdy wracają tylko do powrotu do Filipin. W Filipinach rocznie mamy taką po prostu pielgrzymką pieszą, jak Warszawa Częstochowa i tutaj po prostu zgromadzą się normalnie około 1000 wiernych, aby robić taką piękną pielgrzymkę. Wszystkie te zdjęcia są z tej pielgrzymki co roku. To jest co roku, a teraz ta pielgrzymka będzie oczywiście w ramach tej 2000-kilometrowej pielgrzymki. Wracając z Indii, tam szczególnie apostolat jest wśród tych sierotów. Tam wszystko jest na miejscu południowym, Tamil Nadu. Język, który jest prawie niemożliwy do uczenia. Z wyjątkiem myślę, że ojciec Wesołek mógłby łatwo, skoro zna doskonale cygański język, to jest chyba trochę podobne, ale nie jestem pewien, dobrze? Ale kiedy spróbowałem tam, kiedy na początku przyszliśmy do różnych kaplic, to po prostu to miało po prostu gregoriański chorał. Ja myślałem, że to był dla nas po prostu, to było takie wycie, to było takie krzyczanie. Ja myślałem, gdzie jestem? I ksiądz pytał mnie, czy nie możesz mi pomóc im trochę? Ja kierije, kiedy słyszałem kierije, to oni kończyli się. Kierije, to jest czysto. Ja myślałem, gdzie tu jestem? Co to za religia? I oni pisali potem, ojcze, to przecież ja mam źle. Tak myślałem, że zaraz mówię, co zaraz mówię. W każdym razie, widzicie, to jest dużo do zrobienia. W Indiach to mamy takie miejsca też takich bardzo ubogich ludzi z południa. Tam jest najwięcej katolików, ale też to ludzi, którzy nie są wykształceni i też po prostu nie znają angielskiego. To jest zawsze po prostu takie ograniczenie. Natomiast w wielkich miastach, jak Madras, Chennai, Bombay, druga strona, Goa, tam właściwie rozwijają się nasze centra, nasze kaplice. Ksiądz biskup, nasz przełożony generalny był tam i otwierał nową kaplicę w północy w Bombaju, która rozwija się teraz bardzo wspaniale i w ten sposób ten apostolat w Indiach również się bardzo pięknie rozwija. I również po prostu budujemy, jak widzicie, kościoły. Budujemy cztery kościoły naraz. Jedna najważniejsza to jest właściwie w nowicjacie. Tam zgromadzimy nasze powołania z Filipin i z okolic. W nowicjacie świętego Bernarda w Iloilo, w środkowej części Filipin. I to teraz zobaczcie, jak ten kościółek po prostu powstał i będzie poświęcony 13 maja następnego roku właściwie przez naszego przełożonego generalnego. Tu jest po prostu miejsce zagrożone przez trzęsienie ziemi, dlatego obowiązek jest aż do 6 metrów na dół, właściwie do ziemi, aby kopać właściwie niesamowite fundamenty, jak widzicie tutaj. Więc te kościoły są budowane i pociągają bardzo po prostu ludność ludzi. I to jest właściwie kościół Niepokalanego Serca Marii.
Potem budujemy ten kościół Matki Bożej Rosary Mystica w Cienialle Santos, który częściowo poświęciłem już. I potem w Sri Lance, to zarazta potem będzie też, mamy księżat. Tam mamy mało wiernych, ale mamy dużo kontaktów z kapłanów, a szczególnie z kardynałem. Kardynał Ranjit jest przyjacielem, cichym przyjacielem bractwa i właściwie rozprowadza cicho i po prostu delikatnie tradycje wśród swoich, szczególnie młodych kapłanów. To jest bardzo ciekawe. I właściwie tam ci młodzi kapłani albo klerycy przyjdą do nas, uczą się odprawić mszę świętą. I w ten sposób my mamy to taki cichy apostolat tej diecezji w Sri Lance i przez to po prostu mamy teraz o też coraz więcej wiernych. Więc widzicie, możesz pani iść. Więc widzimy w tych wszystkich krajach, w Indiach mamy w tej chwili około 750 rycerzy, co pokazuje trochę liczba wiernych w tych różnych kaplicach. Natomiast, tu macie to po prostu, dokładnie tak wygląda procesja z Matką Bożą przez Filipiny. To jest Matka Boża Zwyczajską i w ten sposób ubierają właściwie to miejsce i w ten sposób robią wszystkie swoje procesje. I już pisałam razem z Fiesta. Fiesta to znaczy po prostu, potem jest zawsze takie sprzyjęcie, kiedy właściwie ludzie mogą się jak zwykle poczęstować. Mój czas już prawie kończy się, więc muszę szybko przejść przez inne miejsca. Nasze działania są, jesteśmy więc 18 kapłanów, działając w 63 miejscach w tej Azji. Mówiłem o Indiach, mamy też od czasu do czasu wypady do Emiratów, gdzie ludzie, katolicy z Filipin, z Indii, francuscy żołnierze zapraszają nas, abyśmy tam w domach prywatnych odprawili, szczególnie w Abu Dhabi i Dubaj. Potem w Indiach te 17 kaplic, w Sri Lance Przyrowat. Potem idziemy do Tajlandii, gdzie mamy co dwa miesiące mszę świętą w Bangkoku. Potem jedziemy do Malezji, gdzie po prostu w Kuala Lumpur mamy kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa, która powiększa się cały czas. Co niedzielę po południu jest msza święta. To kapłan, który odprawi rano w Singapurze dwie msze święte, gdzie jest około 200 wiernych, jeszcze po południu albo do Sri Lanki, albo do Malezji, do Kuala Lumpur na mszę świętą, albo jeśli tam jest inny ksiądz, raz na miesiąc jedzie do Indonezji, do Jakarta, gdzie mamy też małą kaplicę prywatną u prywatnego pana, gdzie po prostu mamy mszę świętą co niedzielę. Małe grupy, w Kuala Lumpur jest około 100, albo w Indonezji tylko około 30, ale to wszystko się powiększa powoli, bo niemożliwość po prostu jakiegoś szerokiego apostolatu. Tutaj mamy, to jest właściwe budowanie naszego kościółka w tej chwili w Sri Lance. Potem właściwie z Singapuru idziemy do góry, do Hongkongu i dalej właściwie do Korei, oczywiście południowej, gdzie mamy dwie kaplice, gdzie około 100 osób i do Japonii, gdzie po prostu nasz japoński ksiądz Onoda postara się nawrócić swoich rodaków. Jest to około w dwóch kaplicach Osaka i Tokio, około 100 wiernych. I najpiękniejsze, że dla mnie osobiście najbardziej ciekawe, oprócz tego wszystkiego, wszystko jest ciekawe, to jest właściwie Chiny. Więc przepraszam, że po prostu ten wykład znowu był za wielki, co coraz gorzej będzie, ale postaram się naprawdę o poprawę. Moi drodzy, Azja, Boże, jeśli jestem tutaj tym fascynowany, to wiecie bardzo dobrze, że po prostu chcę tylko służyć niepokalanie, gdziekolwiek nie jestem, ale że tak właściwie mogę jej ufać i mogłem jej poznać i pokazać, przekazać to i przekazać właściwie konkretną strukturę, aby tym ludziom dać taką nadzieję i taki chęć apostolatu, czy w Filipinach, albo w Chinach, w tych trudnych sytuacjach, to moi drodzy, zostałem tutaj, zostałem w Polsce. I dlatego na wieki będę po prostu wdzięczny Matce Bożej, że prowadziła mnie po prostu do mojej drugiej rodziny, do Polski. Bóg zapraszam.